Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie na planie zdjęciowym. Razem z Izą Miko będziemy nagrywali filmik zachęcający do adopcji. Mamy 10 wspaniałych psów, którym chcemy znaleźć domy. Filmują nas. Mamy raz, że okazję zrobić coś prawdziwego, bardzo emocjonalnego. W dodatku zrobić coś dobrego dla tych psów. Będziemy skakać. Stop! Ciszę, 3, 2, 1. Zuma jest doświadczonym psiakiem, który już w swoim psim życiu widział niejedno. Wzięłam udział w akcji, ponieważ kocham psy. Mam swojego pieska, który ma 16 już lat. Akcja, którą robimy i sposób, w którym kręcimy, to jest bardzo dostępny i mam nadzieję, że wzbudzi pewne emocje, które zachęcą wszystkich do adopcji. Szczególnie do adopcji tych psów, które dzisiaj prezentujemy w sposób fenomenalny. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Coś o reżyserze możesz powiedzieć, żeby fajnie. Reżyser był fantastyczny. Nie oczekiwałam w ogóle takiego genialnego reżysera. Był fantastyczny. Dlatego wszystko tak świetnie poszło nam, oczywiście. Uważam, że miałam specjalną więź z głównym bohaterem naszego filmu, Santana. Tak mi się chce tańczyć, jak sobie myślę Santana. Jakbyśmy stoliczek przesunęli troszeczkę w prawo i tam, gdzie jest stolik. Gdyby tam się położył, to było najlepsze. Gimnastyka to jest rozgrzewająca. Albert, i co teraz robimy? Ja uważam, że każdy powinien mieć psa. O Jezus Maria, jak się wstrzymałam. Teraz już nam... Okej. Okay. A już mamy. Good night and good night.